Jako gospodarz tego miejsca, rektor Uniwersytetu im. Dawickiego w Poznaniu, mam wielką przyjemność i zaszczyt przedstawić pana profesora Balcerowicza. Witamy serdecznie. I rektora Bratkiego Uniwersytetu Ekonomicznego, pana profesora Mariana Gorynię. Proszę Państwa, jeszcze jedno słowo. Jak przygotowałem moje krótkie wystąpienie, w roku 2010 pan profesor Balcerowicz obchodzi 40. rocznicę uzyskania dyplomu magisterskiego, 35. rocznicę doktoratu, 20. rocznicę habilitacji, 10. rocznicę wyboru na prezesa, a w dniu wczorajszym obchodził swoje urodziny i te kwiaty, panie premierze, były w związku z tym. O słowo prowadzenia poproszę pana rektora. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, przede wszystkim dziękuję bardzo panu rektorowi Marciniakowi za to, że umożliwił nam odbycie tego spotkania w pięknej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Okazja po temu jest taka, że obchodzimy Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i chcieliśmy bardzo, aby była to uroczystość środowiskowa, żeby całe środowisko studentów Poznania w tym uczestniczyło. Bardzo także dziękuję panu premierowi Balcerowiczowi za to, że przyjął nasze zaproszenie. Dzisiaj w uczelni wystąpił z wykładem i w dyskusji w uczelni, czyli w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Proszę państwa, garść danych o panu premierze Balcerowiczu rzucił już pan rektor Marciniak. Dodam jeszcze, żeby uciąć wszelkie spekulacje, że pan profesor Balcerowicz urodził się w roku 1947, jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, dzisiaj Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan profesor Balcerowicz określany jest jako autor reform ekonomicznych w Polsce, rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 roku. Pan profesor Balcerowicz jest doktorem honoris causa wielu uczelni, jest 20. doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pan profesor Balcerowicz otrzymał ten honorowy tytuł 6 października 2006 roku w tej pięknej auli, w której się teraz znajdujemy. Od września 1989 roku do grudnia 1991 roku był wicepremierem i ministrem finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie po II wojnie światowej. Od października 1997 roku do czerwca 2000 roku ponownie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. To są, myślę, ważne wiadomości historyczne. I wreszcie od stycznia 2001 do stycznia 2007 pan profesor Balcerowicz był prezesem Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj jest kierownikiem Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także jest przewodniczącym Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju. Forum Obywatelskiego Rozwoju jest współorganizatorem dzisiejszego spotkania. Tak jak współorganizatorem dzisiejszego spotkania jest Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i parlamenty studenckie, samorządy innych uczelni Poznania. I ostatnie zdanie. Cytat z profesora Balcerowicza, jego aktywność, jego działalność oceniamy wszyscy zgodnie z myślą, która za chwilę padnie. Mianowicie w 2008 roku pan profesor powiedział, aby wolna Polska była krajem sukcesu. Waszego, naszego wspólnego sukcesu. Panie profesorze, jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Wszystkich witam serdecznie i z wdzięcznością odnotowuję, że w inną sesji młodzież i ferii, młodzież zjawia się tak licznie, oczywiście młodzież w różnym wieku. Mam nadzieję, że to nie jest kosztem egzaminów, ale bardzo mi miło.
Państwa, ponieważ mamy sporo czasu, to podzielimy go na część wstępną i dyskusję, która zawsze jest najciekawsza. Jeżeli jest dyskusja, a nie wymianą nie argumentów, ale zwykle mam bardzo dobre wrażenie z rozmaitych dyskusji. W związku z tym, ja będę mówić do pół godziny, a reszta należy do Was. Trzy słowa są łącznie, są bardzo często od dwóch lat powtarzane. Globalny kryzys finansowy. Nie sposób, będąc ekonomistą, nie mówić na ten temat, bo to jest zresztą istotne dla świata i dla każdych poszczególnych krajów, ale zanim się o tym powie, to trzeba powiedzieć, o co chodzi. Zawsze. A dużą część dyskusji nie jest dyskusjami, bo ludzie mówią na tematy różne, choć nie wiedzą, że mówią o różnych rzeczach. Kryzys. Nie ma precyzyjnej definicji tego słowa. I nie ma sensu, powiedz, tego szukać. Tak jak nie ma tej precyzyjnej definicji, to jest młodość. Gdzie się kończy? Kiedy? Czy 30-letni Jan już jest? Jeszcze jest młody, czy już nie jest młody? Co? Więc trzeba przyjąć, że zwykle przez kryzys rozumie się poważne zaburzenia, wykraczające poza jakieś normalne wahania działalności gospodarczej. Czy poważny spadek rozmiarów aktywności, który my nazywamy recesją, o skali, która wykracza poza normalne wahania cykliczne. No i w tym sensie można mówić o kryzysie w krajach rozwiniętych zwłaszcza. W niektórych krajach mniej rozwiniętych, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, na całym praktycznie Zachodzie wystąpiła w zeszłym roku recesja, to znaczy gospodarka zamiast się rozwijać, zwijała się minus 2, minus 3, minus 5 w Niemczech w zeszłym roku, ale także to zjawisko wystąpiło jeszcze głębiej w niektórych krajach mniej rozwiniętych, na przykład w krajach nadbałtyckich. Tyle na temat kryzysu. Teraz dlaczego mówi się, że on jest, nazywa się go finansowy? Dlatego, że on wystąpił, czy zaczął się w bardzo ważnej części nowoczesnej gospodarki rynkowej, która nazywa się sektorem finansowym. Co to jest sektor finansowy? No to są takie instytucje jak banki. Różnego rodzaju mamy banki. Banki komercyjne, które specjalizują się z jednej strony w przyjmowaniu depozytów, wkładów ludzi i przedsiębiorstw, z drugiej strony w udzielaniu kredytów. Mamy banki zwane inwestycyjnymi, które mimo słowa banku robią zupełnie coś innego. Pośredniczą w emisji papierów wartościowych i czasami handlują na własny rachunek. Mamy wreszcie banki uniwersalne, które łączą w sobie ileś funkcji. Mamy ubezpieczenia komercyjne, mamy fundusze emerytalne. Są wszystko instytucje finansowe. I część transakcji dokonywanych pomiędzy tymi instytucjami nazywa się rynkiem finansowym. Jeżeli emituje się obligacje lub akcje przedsiębiorstw poprzez giełdę czy w inny sposób, to tego typu transakcje nazywa się rynkiem finansowym. W sumie więc sektor finansowy to są instytucje i rynki finansowe. Ten kryzys nie jest pierwszym kryzysem finansowym. One wystąpiły wcześniej w różnych krajach, w Szwecji w latach 90., w Azji Południowo-Wschodniej w latach 97-98. Ale nie wywołały szerszych reperkusji. Powstaje pytanie, dlaczego wcześniej nie, a teraz tak. I dlaczego w ogóle jakieś zaburzenia nazywane kryzysem w sektorze finansowym mają głębsze konsekwencje dla innych? Bardzo prostego powodu. Sektor finansowy jest bardzo ważny dla rozwoju innych części gospodarki. W podręcznikach ekonomii są te jego funkcje wypisane. Tylko by przypomnieć, że chodzi o to, że pośredniczy między tymi, co oszczędzają, a tymi, którzy zaciągają kredyty. A ci, co udzielają kredytów, czy w sumie funduszy, starają się je odzyskać, co jest naturalne i powinni, w związku z tym nadzorują dłużników. Bardzo ważna funkcja. To jest tak ważny sektor nowoczesnej gospodarce, że jeżeli tam będzie kryzys, to jego konsekwencje odczuwa reszta i to nie każdy sektor ma, jest tak ważny. Na przykład w Stanach Zjednoczonych przed tym kryzysem była inna bańka pękła. Bańka internetowa, ale to nie miało globalnych reperkusji, nawet dla Stanów Zjednoczonych, mimo że wiem, że internet jest bardzo ważny.
to jednak pęknięcie bańki akcji firm internetowych nie miało takich skutków jak zaburzenia w sektorze finansowym. No, to świadczy o wadze tego sektora. Dlaczego globalne? To jeszcze zostało trzecie słowo. Dlaczego globalne? Czy dlatego, że wszędzie wystąpi z równą siłą w tym samym czasie? Nie. Nie wszystkie problemy globalne mają taki charakter. Globalnie dlatego, że rozpoczął się w najważniejszej globalnej gospodarce świata. Gdyby się to ograniczało do Liechtensteina, nikt by się nie przejmował. Nawet Belgia, nawet Japonia, to są małe relatywnie, choć różniące się wielkością gospodarki. Natomiast Stany Zjednoczone to jest około 25% gospodarki światowej. Więc jeżeli w tym potężnym gospodarczo i pod innymi względami kraju występuje kryzys, to on ma konsekwencje dla reszty gospodarki tegoż kraju i dla innych, zwłaszcza tych, które są z nim szczególnie powiązane. W miarę jasne? Kryzys globalny, finansowy, tak? Ok. Teraz to przechodzę do punktu drugiego. W jaki sposób kryzys ważnej globalnie kraju przelewa się, czy dotyka inne kraje? Raz dlatego, że rozpoczął się w dużym kraju, ale poprzez jakie mechanizmy, jakie powiązania? Generalnie dwa mechanizmy, które występują dlatego, że świat jest zglobalizowany. Może słówko o innym, parę słów o innym słowie, często używanym, często nierozumianym. Globalizacja. Ona występuje w charakterze straszaka. Widać różnych takich czasami agresywnych alter globalistów, którzy usiłują swoje argumenty przedstawić w postaci siłowej. Ale co to jest globalizacja w świecie? To jest sytuacja, w której nie ma barier między ludźmi z różnych krajów. Globalizacja jest przeciwieństwem izolacji. To znaczy sytuacji, w której świat podzielony jest na odizolowane jednostki, nazywane krajami, wtedy nie ma między nimi wielu kontaktów i wtedy nie ma globalnego kryzysu, no bo jest kryzys zlokalizowany w izolowanych jednostkach. Ale my wiemy ponad wszelką rozsądną wątpliwość, że izolacja poszczególnych krajów jest absolutną receptą na nędzę. Zwłaszcza krajów, które już są biedne. Bo to się izoluje od wiedzy, od konkurencji, od informacji. Świat przeżył trzy fale globalizacji. Chcę jeszcze z czego uczyć. Nie dawać sobie robić wody z mózgu, jak się często obserwuje. Świat był w ogóle wyizolowany i podzielony na różne jednostki aż do XVIII wieku. Może pomijając okres Cesarstwa Rzymskiego, kiedy były niezłe drogi. Ale internetu nie było. I handel był dosyć ograniczony. I właściwie przejście do wolności, czyli większych kontaktów między ludźmi z różnych krajów zaczęło następować wraz z rozwojem nowoczesnego kapitalizmu i z wolnością gospodarczą, która obejmowała wolność utrzymywania relacji stosunków gospodarczych nie tylko wewnątrz, ale również z innych krajów. To się nazywa wolny handel. Przeciwieństwem wolnego handlu są rogatki na drogach, gdzie się pobiera myto i wysokie cła. Otóż ta globalizacja pierwsza, to miała miejsce w drugiej połowie XIX wieku i została zakończona przez I wojnę światową, podała próba odrodzenia, załamała się i mieliśmy zaburzenia w gospodarce światowej, nazwane wielkim kryzysem, pominę, możemy do tego wrócić, to był okres wielkiego cofnięcia się globalizacji, czyli bariery gospodarcze, to był okres wielkiego cofnięcia się świata i triumfu takich ustrojów jak faszyzm i komunizm. Po II wojnie światowej zaczęto odradzać, zaczęto znosić stopniowo bariery kontaktów między ludźmi, najpierw między krajami rozwiniętymi. To pomogło im się rozwijać. A potem dołączyły do tego pewne kraje mniej rozwinięte, które zerwały z izolacją. Najpierw na tak zwane azjatyckie tygrysy, które się fenomenalnie szybko rozwijały, potem się zaczęło się upowszechniać. Nie jest to dokończone, ale generalnie mamy świat bardziej zglobalizowany niż izolowany. Chiny na przykład. Za czasów maoizmu aż do końca lat 70. to był kraj klęski gospodarczej.
odizolowany od świata, wewnątrz skrajny reżim nierynkowy, na ten jednocześnie awanturniczy i zbrodniczy, kilkadziesiąt milionów ludzi. Umarło w czasie, wskutek i w czasie rewolucji kulturalnej. I od końca lat 70. one zaczęły się otwierać na świat. Choć tego nie mówią, to przechodzą do kapitalizmu. One są coraz, to jest częścią globalizacji. Ten zabieg, ze starannych analiz, wyrwał z nędzy kilkaset milionów ludzi. Czyli chodzi o ludzi. Otwarcie na świat przy odpowiednim systemie wewnętrznym jest najpotężniejszym motorem nadrabiania dystansu krajów biednych. Ale jeżeli świat jest zglobalizowany, a w jakiejś jego istotnej części wystąpi kryzys, to on się przenosi. To jest konsekwencja, ale możemy porównać to z ogniem. Życie bez ognia byłoby raczej ponure, choć nie byłoby ryzyka poparzenia. Ale co wybieramy? Życie bez ognia, żeby się nie poparzyć, czy życie z ogniem? Podobnie z wieloma innymi rzeczami. Więc ponieważ świat jest zglobalizowany już niekompletnie, to jeżeli wybucha kryzys wielki w jakiejś jego istotnej części, to jego konsekwencje się przenoszą. To jest ta cena, jaką płaci się generalnie za wolność. I warto wobec tego, żeby wolność nie była ograniczona skrajnie przez prawo, bo wtedy jej nie ma, ale przez pewne inne normy ostrożnego działania. No dobrze, teraz jak się to przenosi? Przenosi się, kiedy świat jest zglobalizowany, poprzez dwa mechanizmy. Więzi finansowe i więzi handlowe. Więzi finansowe, no jeżeli bank, wiele banków to są banki międzynarodowe. To znaczy, że prowadzą swoją działalność w dużej mierze poza granicami własnego kraju. No jeżeli prowadzą działalność akurat w takim kraju zagranicznym, w którym jest kryzys, to to się czerpią. Skrajny przykład, albo same się przyczyniają do kryzysu. Skrajny przykład to jest Islandia. Mały kraj, 300 tysięcy ludzi z gigantycznie dużymi bankami, które prowadziły ekspansję Wielkiej Brytanii, Holandii. No i okazało się, że prowadziły nieostrożnie. Tak? No to miało ma swoje konsekwencje dla Islandii. Oni są przyciskani, żeby sfinansowali te sprawy. 300 tysięcy ludzi musi sfinansować kilka miliardów strat, bo nie upilnowali, bo z pewnych względów doszło do takiego rodzaju zachowań. Im bardziej zintegrowane finansowo są kraje, tym bardziej się mogą przenosić te zaburzenia, ale z tej integracji wynikają też pewne korzyści. Jakie? No możemy korzystać z kapitału zewnętrznego, żeby przyspieszać nasz rozwój. Nie musimy polegać tylko na własnych zasobach. Rzecz w tym, żeby to robić mądrze. Czyli nie za dużo naraz i w te dziedziny, gdzie się opłaca. Są wielkie pokusy wykorzystywania zbyt szybko lub niemądrego. Kraje, które dalej, pewne innowacje finansowe poszły za daleko i się nie sprawdziły. Ale dlaczego poszły, to za chwilę powiem. Generalnie kraje rozwinięte są bardziej połączone poprzez sektor finansowy niż kraje rozwinięte i rozwijające się. W związku z tym to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, najbardziej dotknęło najpierw kraje rozwinięte, Niemcy, generalnie Europę Zachodnią, Japonię, chociaż ona ma własne problemy. Drugi charakter więzi to są handlowe. Handel zagraniczny. No i oczywiście, jeżeli jest tak, że eksportujemy na zewnątrz dużo, a ten rynek się zwija, to nasza możliwość eksportu się zwija. I to dotyka całej gospodarki, bo w sektorze eksportowym pracuje zwykle wiele ludzi. Ale w jakim stopniu to dotyka? No w stopniu, w jakim dany kraj zależny jest od eksportu. A to zależy od jego wielkości. Przeciętnie rzecz biorąc, małe kraje większy odsetek swojego dochodu eksportują i w związku z tym importują niż duże kraje. I to wyjaśnia między innymi, dlaczego Polska została mniej dotknięta kryzysem niż Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, bo my jesteśmy daleko większym krajem niż kraje nadbałtyckie. Nie jest naszą żadną zasługą, że nas jest więcej niż Litwinów. Musielibyśmy się cofnąć do Piasta Kołodzieja i zastanowić się, w jakiej mierze oni się przyczynili do późniejszej liczebności. To jest po prostu czynnik obiektywny.
Zaraz o to. Czyli różną siłą, ale także można powiedzieć tak, że kraje, które szczególnie ucierpiały, to one miały na sumieniu własne grzechy w polityce ekonomicznej. To znaczy nawet bez tego zewnętrznego wstrząsu miałyby kłopoty, tyle tylko, że później nie mniejsze. Na czym polega grzech ekonomiczny? Otóż jeżeli się za szybko zwiększa masę pieniądza w gospodarce, za szybko rosną wydatki, to co się dzieje? A czasami rośnie inflacja i to jest niezdrowo, bo ona szkodzi gospodarce, szkodzi ludziom. Ale czasami jednocześnie, jeżeli ten nadmierny wzrost wydatków często się wiąże z nadmiernym wzrostem wydatków budżetowych i nadmiernym wzrostem kredytów. Jeżeli jest nadmierny wzrost wydatków budżetowych, to jest to ulubione przez populistów pobudzanie, to co się dzieje? Dlaczego są wysokie podatki? Co jest jedyną przyczyną wysokich podatków? Sadyzm polityków. Oni się zwykle dużo lubią podlizywać. Czyli nie sadyzm. Jedyną przyczyną podatków, tego, że podatki są wysokie, jest fakt, że wydatki są wysokie. Bo podatki służą finansowaniu wydatków. Okej. Więc jak się pobudza, zwiększa wydatki, no to po pewnym czasie trzeba podwyższać podatki, co jest nieprzyjemne i szkodzi. A w międzyczasie, jak się zwiększa wydatki, które nie mają pokrycia w podatkach? No jak? No najłatwiejszy sposób to drukować pieniądze. I państwo jest jedyną jednostką w kraju, które może to zrobić, choć nie powinno drukować pieniądze, żeby pokrywać wydatki, które nie mają pokrycia. Jeżeli jest niezależny bank centralny, to on broni. Tak długo jak jest niezależny i, no i są ludzie, którzy chcą to robić. To jest niezbędny strażnik stabilności pieniądza. Jeżeli nie można drukować pieniędzy pod presje polityczne, to wtedy pieniądze trzeba pożyczać. To jest, się nazywa dług publiczny. To są kolejne porcje długu. Dług ma to do siebie, że trzeba zwracać. To w socjalizmie było pojęcie, jak to był niezwracalny dług, czy tak, niektórzy się przyzwyczaili, że zaciągają pożyczki, a nie zwracają. Potem były protesty, że jak to kredyty trzeba zwracać. Tak straszne, to było przejaw jaskrawego naruszenia sprawiedliwości społecznej, że trzeba kredyty zwracać. Okej, okay. I teraz im więcej się kraj zadłuża, tym wyższy musi płacić odsetki. I w końcu wpada, jeżeli to trwa, w pułapkę zadłużenia. To znaczy nie jest w stanie spłacić. Polska wpadła raz, no w swojej historii jaskrawo raz, lata 70., które część rodziców waszych, które mówią, wspomina jako najlepsze czasy, bonanza. Ludzie niektórzy otwierali konta dewizowe, składali te dewizy, ale tych pieniędzy prawie nie było. Zostało wydane przez poprzednie rządy. Ileś miliardów. Dalej, były książeczki mieszkaniowe, czyli ludzie wpłacali pieniądze w nadziei, że dostaną mieszkanie. Pieniądze wpłacili, mieszkanie dostali. Były książeczki samochodowe. Ludzie wpłacali pieniądze na małego Fiata i mieli dostać, ale nie dostali. No i te długi po socjalizmie, i zagraniczne, i wewnętrzne trzeba było spłacać. I w końcu spłaciliśmy. Jeszcze tam jakieś książeczki mieszkaniowe może są. Okej. Wracam do tego, że jedna forma pobudzania to jest nadmierne wydatki budżetu bez pokrycia. Dlaczego tak się dzieje w demokracji? Bo za dużo ludzi daje się sprać mózg. To znaczy wierzy fałszywych świętym Mikołajem. To jest jedyna przyczyna. I z tym po prostu trzeba zerwać. To znaczy nie dać się oszukiwać. To jest obraza dla intelektu. Dać się oszukiwać takimi obiecankami, cacankami. Druga forma pobudzania. To jest, jak się za bardzo zwiększa kredyt, co się wtedy dzieje? No po pierwsze, rośnie odsetek nietrafionych decyzji kredytowych, tak? Banki. Oto jakość i szybkość są często w kolizji. Po drugie, gdy pieniądz trafia na te rynki, gdzie nie można łatwo zwiększyć tego, co ekonomiści nazywają podażą, tak? A popyt, czyli wydatki rosną, to co się dzieje? Ceny rosną, tak? Jaki jest typowy rynek, gdzie nie można łatwo zwiększyć podaży? No, rynek dzieł sztuki. No, Rembrandta nowego nie będzie, mogę tylko to fałszować. Tak, Maneta nie będzie, nawet Picasso już też nie będzie nowego. A fałszerstwa się pilnuje jako tako efektywnie. W związku z tym, jeżeli masa pieniądza trafiającego na rynek sztuki dawnej rośnie, to ceny rosną.
Otóż takim dobrem, które trudno szybko produkować, są domy i mieszkania. To jest pewien cykl trwa. Jeżeli nagle zwiększa się masa kredytu trafiającego na rynek mieszkaniowy, ceny mieszkań rosną i nieruchomości. I to, jak to się nazywa popularnie, i drodzy ekonomiczni, bańka spekulacyjna rośnie, 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 a potem pęka. A jak pęka, to przyjemności się kończą. Zaczynają się nieprzyjemności. Czyli jak ktoś chce uniknąć załamania, to musi być czujny w dobrych czasach. W czasach boomu. Tam, kiedy się grzeje, kiedy jest przyjemnie. Bo tam to jest wyłączna przyczyna tego, co następuje później. Czyli trzeba pilnować się, żeby nie było za dużo tej łatwizny politycznej. Tego pokarmu dla naiwnych. Tych nadmiernego wzrostu wydatków. To wszystko obniża rozwój, bo zmniejsza natężenie działań produktywnych. Czyli rozrośnięte państwo socjalne, jak mamy w Polsce, produkuje bezrobotnych i ludzi biedniejszych, uzależniając ich od źle rozdawanej na ogół pomocy i ograniczając na tę ilość pracy w Polsce. A choć przysłowia ludowe nie zawsze się sprawdzają, to to się sprawdza. Bez pracy nie ma kołacza. Chodzi o takie warunki, żeby opłacało się produkt. Można było i opłacało się wydajnie, produktywnie pracować w różnych dziedzinach. Zwłaszcza takich, które dają nam innowacje, wynalazki. Ok. Czyli dlaczego kryzys, co to znaczy, jakie są mechanizmy przekonoszenia jego skutków, dlaczego jedne kraje ucierpiały więcej, a inne mniej, a z czego on się wziął? To może czwarty punkt. Na ten temat jest mnóstwo bzdurnych lub powierzchownych pseudo wyjaśnień, które są dosyć chwytliwe. Bo kiepski produkt w zakresie informacyjnym sprzedaje się zwykle łatwiej niż dopracowany. Więc ja wymienię na wszelki wypadek niektóre, moim zdaniem, premie. Na wszelki wypadek wiem, że to nikt nie wierzy, ale na wszelki wypadek można czytać codziennie w gazetach. No jedna interpretacja to jest nawet nie wyjaśnienie, że to jest kryzys kapitalizmu. Tak mówi się, widzicie, kapitalizm, kryzys kapitalizmu. Na czym tu polega problem? Myli się kryzys w kapitalizmie z kryzysem kapitalizmu. Kapitalizm jako ustrój definiujemy przez pewne fundamenty. Jakie? Własność prywatną jako dominującą, czyli nie ma monopolu państwa, czyli polityki. Oraz umowę zamiast nakazu. Że umawiamy się, zawieramy umowę, to jest sposób koordynacji. Ta sama, ta masa ciągłych umów nazywana jest rynkiem. Dobrowolna współpraca, rynek. Otóż nic takiego się nie stało, żeby zakwestionować te fundamenty. Ale ci ludzie często plotą. Kryzys kapitalizmu. Zatem nawet jak ktoś ma wątpliwości do kapitalizmu, to niech porówna to z alternatywnymi, realnymi rozwiązaniami. Socjalizm? A gdzie są dobre wzorce? Jeżeli socjalizm definiujemy tak, jak to robią socjaliści, przynajmniej robili. Że to jest nie przez slogany, a przez konkrety. Do monopol państwa na gospodarkę. Tylko własność państwowa, zakaz rynku, czyli nakaz i rozdziel. To jest socjalizm. Taki był. Gdzie są dobre wzorce? No to co się stało z socjalizmem w tej chwili? Kuba, Korea Północna, Iran. Już niektórym się wydaje, że to nie ma nic wspólnego z socjalizmem. Jest. Dlatego, że w roli pierwszego sekretarza występuje Ajatollah. Ale poza tym on ma władzę polityczno-gospodarczą, więc nie ma żadnego i nie może być. Ustroju, który byłby oparty na monopolu władzy państwa nad społeczeństwem, w tym gospodarką, i który by nie przyniósł po pewnym przynajmniej czasie klęsk. Przynajmniej w sensie traconych szans, a czasami klęsk humanitarnych. Więc bredne. Oczywiście niektórzy próbują przedstawić te alternatywy w kategoriach mglistych. Ale jak ktoś mówi o kategoriach mglistych, to znaczy, że nie ma nic konkretnego do powiedzenia, to trzeba go sprawdzać. Drugie, bardzo popularne wyjaśnienie, zwłaszcza w ustach ludzi o zacięciu moralizatorskim, to jest chciwość. Mówią, to jest przyczyną była chciwość. Po angielsku greed, tak? Jak to dobrze brzmi. Ja też jestem na wszelki wypadek, dodam, przeciwko chciwości. Ale co wynika z tego stwierdzenia, że chciwość? Ludzie się dają nabrać, ja sprawdzę na swoich studentach i też tak się przejmują, jak słyszą, tak. No bo przecież trzeba zapytać, o co chodzi. Pytanie, o co chodzi, jest bardzo ważnym pytaniem. Ludzie za mało zadają i odpadają na pytania niesprecyzyjne.
Czy tu chodzi o zachowania, które się określają chciwymi? Jeśli tak, to trzeba zapytać, skąd oni się biorą. Czy nie wystarczy coś stwierdzić, czy założyć, skąd się biorą? Czy wzrost natężenia zachowań nazwanych chciwymi? Czyli to nie jest żadna odpowiedź. Czy chodzi o to, że nagle pewni ludzie stali się bardziej chciwi? Czyli to chodziłoby o charakter. Jeżeli o charakter, to trzeba powiedzieć, gdzie są dowody. I zapytać, jakie mechanizmy wzrostu chciwości, wirus chciwości nastąpił. Nie stwierdziłem w badaniach, czytając różne omówienia, żeby biologia wykrywa epidemię chciwości. W sensie jakiegoś mechanizmu biologicznego. Więc drugie jest bałamutne, pierwsze jest co najmniej powierzchowne, bardzo często powtarzane. Ludzie dają się nabierać. Trzecie wyjaśnienie jest bliższe rzeczywistości, ale jest obarczone ryzykiem błędu. Mianowicie ludzie mówią tak, to sektor finansowy, czy pewne cechy sektora finansowego, czy sektor finansowy jest przyczyną kryzysu finansowego. Czy jest tu ryzyko? Mylenie symptomów z przyczynami. Bo przyczyną zaburzeń nie muszą być zaburzenia, tak? Trzeba odróżnić, że u podłoża zaburzeń coś innego leży. Mogą niektóre cechy, ale nie można, bo to jest idem, peryspel, idem. Albo dalej. Ludzie często mylą co? Miejsce występowania problemu z przyczyną problemu. A dam taki przykład. Wiemy, gdzie jest miejsce występowania problemu o nazwie katar. Nos. Czy przyczyną kataru jest nos? No chyba nie, coś innego, prawda? Bardziej precyzyjnie. Czy przyczyną, bo jak tak się posuniemy, to powiemy, że przyczyną wszelkich chorób jest ciało. I co z tego będzie wynikać? Mamy się stać bezcieleśni? Czyli to wszystko jest oparte na naruszeniach elementarnej logiki. Taki zupełnie elementarny, nie trzeba znać ekonomii. Tylko common sense, żeby się nie dać nabierać, a wiele ludzi się da nabierać, bez nadziei. I nie dać się nabierać. Pokażcie gest Kozakiewicza nabieracza. Bardzo ważne zajęcie. Dobra. Więc gdzie są te przyczyny? No, to trzeba by sięgnąć do prac czasami przez ludzi, którzy przez pewien czas się tym zajmują. I tu też są różnice zdań, ale co do pewnych czynników jest zgoda. Ja mogę odwołać się do raportu, w którego opracowaniu uczestniczyłem. To jest raport de la Rosiera, powołany przez Unię Europejską dla zdiagnozowania przyczyn kryzysu oraz rekomendacji. To było 8 osób z Unii Europejskiej, miałem okazję w tym uczestniczyć. On jest publicznie dostępny. Jakie są główne elementy diagnozy? Wbrew tym popularnym bredniom o kryzysie kapitalizmu, o chciwości, główna przyczyna w świetle analiz fachowych to są błędy w polityce instytucji publicznych. Pamiętajcie, że gospodarka zawsze działa w pewnym otoczeniu. Część tego otoczenia jest tworzona przez instytucje publiczne. Parlamenty, rządy czy banki centralne to są także instytucje publiczne. A sektor finansowy jest szczególnie poddany takiemu otoczeniu, który jest kształtowany przez instytucje publiczne, zwłaszcza ta jego część, gdzie kryzys najbardziej wybuchł, czyli banki. To też powinna dać dość do myślenia, że tam, gdzie najbardziej było, najwięcej kurateli państw i banków centralnych, był najgłębszy kryzys wybuchł. I teraz, co konkretnie, na co się konkretnie zwraca uwagę? Powiedziałem, że boom i bańka spekulacyjna narasta wtedy, kiedy za szybko rośnie masa pieniądza w tym kredycie. Kiedy rośnie za szybko. W nowoczesnym systemie pieniężnym, jaki mamy, rośnie wtedy, kiedy stopy procentowe są za niskie. One zależą od banku centralnego. Jeśli za bardzo obniży, to ci, co zaciągają kredyty, się cieszą. Tak? Ci, co składają pieniądze w banku, się mniej cieszą. Ale co jest szczególnie ważne, wtedy kredyt rośnie szybko, bo tam jest. Jak rośnie za szybko, to mamy bankę, która pęka. I wiele osób zgadza się z tezą, że bardzo poważnym błędem było nadmierne obniżenie stóp procentowych przez Fed, czyli Amerykański Bank Centralny, w 2003 roku i utrzymywanie na poziomie 1% przez dłuższy czas. Po drugie, w Stanach Zjednoczonych były naciski polityczne ze strony Kongresu i innych polityków na to, aby każdy
czy prawie każdy mógł uzyskać kredyt mieszkaniowy, nawet jak nie spełnia warunków wiarygodnych, nie był wiarygodny. No i do tego się namnożyło taki niespłacalny kredyt. Tam zadziałała polityka. Wreszcie pewne regulacje okazały się błędne oficjalne. Jak powiedziałem, i to szło. To były główne przyczyny kryzysu w Stanach Zjednoczonych, były jeszcze inne pominę. W innych krajach, tam gdzie było największe załamanie, też wystąpiły takie mechanizmy nadmiernego boomu. W Hiszpanii. Ogromny boom mieszkaniowy. Ogromny wzrost cen mieszkań, to trzasło. Irlandia, która przez kilkanaście lat była krajem prawdziwego sukcesu, zaczęła pobudzać nadmiernie. Kredyt szedł za szybko, wydatki budżetowe za szybko. No, najpierw boom, potem bach. Czyli pewne własne grzechy też pogłębiły kryzys. Piąty punkt. Zaraz kończę. No co z tego wynika dla Polski? Rozumiałbym, że właściwie prawie każdy w Polsce chciałby, aby dochodzenie do poziomu życia na Zachodzie było raczej szybsze niż wolne. Bo to się przekłada na takie elementarne rzeczy. Lepsze mieszkania, szybciej mieszkania, lepsza opieka lekarska, więcej wyjazdów za granicę. Siła państwa mierzona jego prestiżem, zdolność finansowania armii. Bardzo wiele rzeczy wiąże się ze wzrostem gospodarczym. Bardzo ważnych, wiele ważnych rzeczy. Oczywiście te masowe pragnienia nie przekładają się od razu na działania, które dają rozwój. Pomiędzy tym jest to, co ludzie popierają. Ilu ludzi się da oszukać. I dlatego nie warto się dawać oszukiwać. Okej. No, przyszłość naszej gospodarki będzie zależeć od dwóch sił. Po pierwsze od tego, jak będzie sytuacja w świecie. Po drugie od tego, co będzie się działo w Polsce. Co do sytuacji w świecie, można tyle tylko powiedzieć, że wygląda na to, że następuje wychodzenie z recesji. Jest wiele niepewności co do tempa. Dlaczego? Zostawię do dyskusji. Ale co jest ważne dla nas? My nie mamy wpływu na to, co się stanie w Stanach Zjednoczonych. Dla nas ma wpływ to, jaka będzie polityka gospodarcza Ameryki. My nie mamy wpływu na Chiny. Nie mamy wpływu na Japonię, mały wpływ na Niemcy. My możemy mieć trochę wpływu poprzez Unię Europejską. I tutaj polska racja stanu wymaga tego, jak sądzę, żeby zdecydowanie wziąć jeden priorytet. Domaga się wzmocnienia tych mechanizmów, które są dobre dla rozwoju wszystkich krajów członkowskich, nie tylko Polski. I przeciwstawiać się rozwiązaniom, które są złe dla rozwoju, a w Unii też są takie. Na przykład, jak sądzę, bardzo nierozsądna polityka klimatyczna o bardzo słabych podstawach analitycznych grozi obciążenie dodatkowymi podatkami gospodarki, zwłaszcza w biedniejszych krajach. Czyli to jest nasz priorytet. Ale przechodzę do czynników wewnętrznych, bo to są te siły, na które w demokratycznej Polsce możemy i powinniśmy mieć w taki sposób, żeby decyzje w demokracji były lepsze. Żeby mniej było decyzji popularnych, a szkodliwych. W demokracji, jak sobie wybierzesz, tak się wyśpisz. W Polsce mamy za dużo narzekania, a za mało obywatelskiego działania. W Polsce za dużo ludzi zaspokaja swoje potrzeby emocjonalne narzekania, żeby dać do wyrazu, że oni są lepsi. W Polsce za dużo ludzi snobuje się na apolityczność. Mówić, no wszyscy politycy złodzieje, oszuści i tak dalej. Politycy są tak różni jak inni ludzie, jak studenci. Nie wszyscy studenci ściągają. Nie wszyscy dziennikarze wprowadzają w błąd. Nie wszyscy szewcy buty psują i tak dalej. Więc nie można się poddawać tym chwytliwym, no w sumie bezwstydnym słowom, które mają zwalniać ludzi z takiego moralnego obowiązku, żeby się trochę potroszczyć o własny kraj wtedy, kiedy on może iść do przodu. Nieźle poszedł do przodu, ale trochę jeszcze zostało do zrobienia. Więc absolutna mobilizacja wobec paru prostych rzeczy, które dają rozwój, zmniejszają niebezpieczeństwo zaburzeń, przy czym ta mobilizacja jest tym ważniejsza, im trudniej będzie w naszym otoczeniu. A może być trudniej. W tym sensie, że poprawa będzie wolna. To możliwe jest. Ale co na to powiedzieć? Narzekać, że Ameryka się szybciej nie reformuje? No i co z tego wynika? Nie, mobilizować się tutaj. Bo to jedyna dźwignia kompensaty trudniejszej czy wolniejszej poprawy w świecie jest lepsza gospodarka w Polsce. Co to praktycznie oznacza? Parę prostych rzeczy.
Nie będę wszystkich wymieniać, zwrócę uwagę na jedno. Co, jak stwierdzić, na co szczególnie położyć nacisk? Otóż trzeba mniej więcej wiedzieć, jakie czynniki są szczególnie ważne dla rozwoju, jakie są mniej ważne. Nie kłaść priorytetu, nacisku na mniej ważne, tylko na te szczególnie istotne. Ale po drugie, wiedzieć w zakresie jakich czynników ważnych mamy bardzo wiele do zrobienia. To znaczy, że się różnimy bardzo minus od krajów, które się bardzo szybko rozwijały przez wiele lat, a nazywane są często tygrysami gospodarczymi. I stosując te proste dwa kryteria, dochodzimy do wniosku, że najwięcej mamy do zrobienia w zakresie jednego ważnego czynnika, a mianowicie mamy niesłychanie rozdęte wydatki. W konsekwencji mamy bardzo wysokie podatki, a na dodatek nam szybko rośnie dług publiczny. Za co płacimy coraz większe odsetki? My płacimy. Żaden święty Mikołaj nas nie zapłaci. Drugi raz Polska nie dostanie redukcji zadłużenia. Raz się udało. Dużo czasu temu poświęciłem. Drugi raz już nie. Z czego się biorą te ogromne wydatki? Też warto wiedzieć. Ogromne wydatki łącznie są wtedy, kiedy są ogromne wydatki socjalne. To jest zawsze. To znaczy najrozmaitsze pieniądze, które się dostaje bez pracy. Do tego należy darmocha. Nie ma rzeczy darmowych, choć tak się sądzi. Ci, co studiują za darmo, to są w sytuacji, że płacą za nich inni ludzie. Przez podatki. Im więcej darmowy, tym wyższe podatki. Im wyższe podatki, tym mniej rozwoju przy innych tam czynnikach niezmiennych. Więc na to, z tym się trzeba zmierzyć. Wokół czego jest mnóstwo bredni, populizmu. Podszytego takim moralizatorstwem, że się broni biednych lub słabszy. Tymczasem badania pokazują, że tam, gdzie jest wysokie bezrobocie, Niemcy, Francja, w krajach rozwiniętych, one wynikają z nadmiernej ingerencji państwa, z przesocjalizowania. I my mamy przedwczesną europejską fiskalną eurosklerozę. To się wiąże z innym faktem, a mianowicie w Polsce spośród osób zdolnych do pracy po wieku produkcyjnym pracuje gdzieś 57%. Od tego odliczamy, oczywiście nie może być 100%, bo są studenci, a nie, że wszyscy studenci ciężko pracują. Oczywiście, zwłaszcza przed sesją, czy w sesji. Ale może być 80%. W Polsce mamy 57%. Co to znaczy? No to znaczy, że jedna statystyczna Polka, tak to ujmę, ma na utrzymaniu średnio prawie jednego statystycznego Polaka, czy Polka, tak? No to podatki muszą być ogromne. Dlaczego między nimi tak jest? Bo za wcześnie się przychodzi na emeryturę. Że łatwo było dostać rentę. To są wszystko życie na koszt innych ludzi bez pracy albo pobieranie różnych zasiłków i praca w szarej strefie. I to jest największa rzecz, którą mamy do zrobienia. Jeżeli nie ma żadnego znanego mi przypadku tygrysa gospodarczego, który miałby taki balast fiskalno-socjalny jak Polska. Wszystkie te kraje, które się szybko rozwijały, miały dwa razy mniejsze, albo nawet miały mniej więcej 20%, mamy w tej chwili 47% PKB. Wydatki w relacji do PKB. Jesteśmy należący pod tym względem do raczej smutnej części naszego kawałka Europy. Dlaczego? To nie dlatego, że ministrowie finansów się nie starali. Oni starali się chociaż z różnym skutkiem. To dlatego, że legislacja demokracji była stanowiona przez ludzi, którzy psuli finanse publiczne, ale tacy byli wybierani. Wybierani byli w zbyt dużej liczbie fałszywi święci Mikołajowie, którzy co mówią? Dam, dam, dam. Tak? A z czego oni dają? No z czego dają? Nie z własnych pieniędzy przecież. Z podatków. Jak nie starczy, to z podwyższenia długu publicznego. Co jeszcze parę jest innych rzeczy do zrobienia. Wiele zamieszania i bredni z wokół prywatyzacji. Bo się to niektórym wiąże z prywatą, niektórym z prywaciarzem, odzywa się socjalizm, mentalny balast. A sprawa jest bardzo prosta. Własność państwowa równa się włoszczowa. Wiecie, co to była włoszczowa? Tak? Rozumiecie, co to znaczy? To pokazuje nam, kto ma ostateczną władzę. Polityk. To nie jest wina polityka. Żadna własność polityczna zawsze będzie narażona na takie rzeczy. I dopóki przedsiębiorstwa są państwowe, dopóki będą narażone na złe zarządzanie, na błędy interwencji i będą padać, jeżeli tylko podlegają konkurencji, tak jak u was Cegielski.
Dlaczego? Bo nie odpadano jego prywatyzację. Przedtem padł Pemex. Stocznie padł. I ponad czym własność państwowa zatruwa gospodarkę. I własność państwowa zatruwa politykę na dodatek. Dlaczego? Bo jeżeli jest dostępna duża pula stanowisk do obsady, to czym będą zajmowali się rządzący politycy w dużej mierze? Obsadą. Czyli to się nazywa czasami korupcja polityczna. Albo nepotyzm. Bo nie zawsze można zauważyć, że kolega czy koleżanka partyjna jest zawsze najbardziej kompetentna. Cuda się zdarzają, ale nie codziennie. I nie ma się na to upuszczać. Tylko to trzeba zmienić. To znaczy doprowadzić, zerwać z tymi mitami różnych sreber lodowych, których już dawno nie ma, paru innych rzeczy. I odebrać politykom te zabawki. Sprywatyzować, to znaczy oddać władzę decydowania w ręce osób fizycznych i niepolitycznych instytucji, oby tylko podlegali konkurencji. To jest bardzo ważne, żeby podlegali konkurencji. I to jest druga rzecz do zrobienia. W Polsce mamy duże opóźnienia ze względu na to, że się bardziej przebijały te głosy demagogiczne. Łącznie z Nikiem, który do niedawna zajmował się sportem w postaci oskarżania tych ministrów prywatyzacji, którzy dużo robili. Prokuratorzy też. I tacy ludzie, jak już zasłużyli do Polski, jak Janusz Lewandowski, to byli goniony przez ileś prokuratorów. Teraz innego wielce zasłużonego człowieka, Emila Wąsacza, który zrobił bardzo wiele dla Polski. To też ściga prokuratura, a ponadto większość sejmowa wskazała go na Trybunał Stanu. To jest haniebne, bo za mało oburzenia. Mnie tam ze dwa razy wystawiali na Trybunał, spróbowali stawiać. Reformy, czy tam jakieś preteksty. Ale to można zmienić. Jeszcze jest inne parę rzeczy, ale najważniejsze jest uzdrowić finanse publiczne, tylko doprowadzić przez reformy, że więcej ludzi będzie pracować, że mniej będzie wydatków socjalnych, że mniej niższe będą podatki, że gospodarka ruszy. Że będzie odebrać politykom władzę nad przedsiębiorstwami, co dodatkowo da dochody i zapełni nawet tą lukę. Sprawić, że prawo w Polsce będzie lepsze i będzie stabilne. Tu też mamy dużo słusznego narzekania, tylko nic z tego nie wynika. Bo z czego się bierze prawo, które jest złe? Z działalności legislacyjnej. A kto stanowi prawo? Wybieralni posłowie. To jak wybieramy? Nie ma, to jest kompletnie jałowe. Dobre prawo będzie wtedy, kiedy będziemy lepiej wybierać. I trzeba to zrobić. I nie trzeba zerwać z takim brednią socjalistyczną, że im więcej ustaw, tym lepiej. Ta biegunka legislacyjna destabilizuje warunki życia i działania ludzi, przedsiębiorstw. I sprawia, że większość ustaw to są poprawki w stosunku do poprzednich, czyli nowelizacja. Za ideę trzeba postanowić jedno. Żadnych nowych ustaw. Bo żeby prawo było tak dobre, że nie trzeba je zmieniać. Oczywiście to jest trudne do osiągnięcia, ale myślę, że przynajmniej ma być drogowskaz. A jak ktoś się chwali tym, że uchwali 300 ustaw, to znaczy, że jest szkodnikiem. Trzeba wiedzieć, że jest szkodnikiem. Na koniec. No widzicie, że to są niesłychanie proste rzeczy, prawda? To nie jest żadna filozofia. To jest niesłychanie proste, co trzeba zrobić. Trzeba warto to wiedzieć i rozpowszechniać, a potem, to jest rzecz najważniejsza, zmobilizować się. Tak jak się dzieje w społeczeństwie obywatelskim. W każdym społeczeństwie demokratycznym jest populizm. To znaczy dążenie do rozdymania państwa. Albo ze względu na błędne ideologie, które się nazywa socjalizmem lub etatyzmem, albo ze względu na interesy. I polityczne. Jeżeli polityk lubi władzę, to będzie przeciw prywatyzacji. Bo to jest kawałek władzy, tak? Trzeba być na to przedsiębiorstwo. Jeżeli wielu przedsiębiorców nie lubi konkurencji, to oni będą naciskać na polityków, żeby chronili, tak? Dawali dotacje albo cła wprowadzili. Zawsze tak było i zawsze tak będzie, ale z tego nie wynika, że to musi triumfować. Triumfuje tylko wtedy, kiedy nie ma dostatecznej przeciwwagi. Kiedy w społeczeństwie dominuje nurt cierpiętniczo narzekający. Narzekanie na tych złych polityków, tak? A nagle jeszcze z błędnych powodów, że za mało daje. Zamiast tego, że za dużo daje. Więc słuchajcie, trzeba się po prostu zmobilizować. Trzeba tę odrobinę wiedzy posiąść, to nie jest trudne, i podziałać w sposób zorganizowany. I każdego dnia w
wygrywać pokojową, na szczęście, walkę z populizmem. Wtedy Polska będzie bezpieczna i wtedy będzie się szybko rozwijać i wtedy dobrze wykorzystamy wolność. Więc zachęcam Was do tego. Może dołączycie do forum, które założyłem 2 lata temu. Dziękuję bardzo. Recesja przekształciła się w kryzys głębszy i długotrwały. Były błędy w polityce pieniężnej Fedu, a mianowicie wtedy była zbyt ostra polityka pieniężna. Za mało było, ten ilość pieniądza spadała. I jest to jedyny błąd. Mogę dodać od razu, że wbrew rozpowszechnionym mitowi, z nowszych analiz wynika, że polityka Franklina Delano Roosevelta, nowego dealu, była przyczyną pogłębienia kryzysu. Ona przejawiała się forsowaniem, popieraniu kartelizacji gospodarki związanej z podnoszeniem płac, co ograniczało zyski i zmniejszało inwestycje prywatne. To tak na marginesie. Teraz, co z tego wszystkiego wynika? Czy to wszystko zależy, proszę Państwa, od tego, jaki mamy system pieniężny? Generalnie historycznie mamy 2 systemy pieniądza, pomijając muszelki i skórę bydlęcą. Czego się wzięła nazwa pekunia, czyli pieniądz, tak? Jeden system istniejący do niedawna, do gdzieś lat 30. To był system oparty na kruszcach, zwykle na złocie. Jego zaletą jest to, że złota nie można drukować. W związku z tym nie można gwałtownie zwiększać ilości pieniądza z konsekwencjami w postaci gwałtownej inflacji. I to był niezły system. Ale się załamał dlatego, że państwa będące jego uczestnikami przestały respektować jego reguły. Na czym polegają reguły? No jeśli następuje z jakichś powodów odpływ złota z kraju A do B, to powinna się zmniejszać wobec tego ilość pieniądza opartego na złocie i to przejściowo tłumi działalność gospodarczą. Tak? Ogranicza wydatki wewnętrzne, ale jednocześnie jest mechanizmem równoważenia, bo kraj mniej importuje, więcej eksportuje i ta początkowa przyczyna odpływu zanika. Czyli w tym sensie jest to samoregulacja. Niedoskonała, ale jest. Ten system działał, dopóki tylko przestrzegano reguł jego gry. Przestano przestrzegać, bo kraje, w których następował odpływ, nie zmniejszały ilości pieniądza. A kraje, które następował napływ, też tego nie tłumi nadmiernego ożywienia i rozpacz. No i pytanie, gdyby można było do niego wrócić, to nie byłoby to najgorsza rzecz. Ale sądzę, że się w najbliższej przyszłości nie da. W związku z tym działamy w ramach systemu, który się nazywa systemem pieniądza papierowego, a w gruncie rzeczy nawet nie jest papierowy. Przecież można z dnia na dzień, w sekundzie stworzyć, pomnożyć ilość pieniądza przez zapis na kontach banków. Co robi bank centralny? To jest drukowanie pieniądza dzisiaj. Jeżeli jest taki system, to wtedy jest ogromna pokusa, żeby pobudzać gospodarkę przy pomocy nadmiernego tworzenia pieniądza, jeżeli decyzje należą do polityków podlegających presji wyborczej. No i żeby z kolei się przed tym uchronić, to wymyślono niezależne banki centralne, które są niezależne w tym sensie, że nie można na nich wymusić decyzji o ilości pieniądza. Tyle tylko, że też popełniają błędy. Więc wybieramy między rozwiązaniami niedoskonałymi. Jeżeli nie możemy się cofnąć do systemu waluty złotej, a myślę, że nie możemy w dostrzegalnej przyszłości, to mniej złym rozwiązaniem, jak sądzę, mimo wszystko, jest, żeby decyzje o ilości pieniądza nie były upolitycznione, czyli były w rękach niezależnych banków centralnych, ale one z kolei muszą podlegać takim
bardzo profesjonalnej ocenie. Nie dykta ta ocena. No i wyciąganie wniosków z popełnionych błędów. Taki mamy wybór. Proszę bardzo. Dariusz Zurek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ja mam takie pytanie właśnie tego systemu finansowego, bo istnieją takie futurystyczne idee, żeby całkowicie zastąpić pieniądz fizyczny pieniądzem elektronicznym. Potrafię sobie wyobrazić dosyć duże zyski z tego tytułu. Szara strefa znika, przestępczość zorganizowana musiałaby zmienić się, tylko ograniczyć tutaj elektronicznej części. Natomiast jakieś kartele narkotykowe i tak dalej w zasadzie nie mogłyby istnieć w takiej formie, jak dzisiaj istnieją. Natomiast Pan jako prezes NBP na pewno się orientuje, jakie negatywne mogłyby to skutki wnieść do gospodarki? Takie jest moje pytanie. Żeby, ale to by oznaczało, że zakazujemy gotówki. Tak, chodzi o to, żeby na przykład wyeliminować szarą strefę i wszelkie jakieś takie nielegalne transakcje. Dlaczego no generalnie gdzieś świat znaczy, idzie po pierwsze, tak, nie jest to żadną odpowiedzią na prawdziwe problemy nadmiernych wydatków budżetu. Nic tutaj nie daje. Nie rozwiązuje żadnego problemu. Głębszego w warunkach Polski. Po drugie, na czym polega wartość gotówki? No to są dobre, a także negatywne, że w życiu prywatnym nie wszystkie wydatki chcemy, żeby były jawne. No, ludzie mają bujne życie prywatne, robią prezenty, a nie chcą, żeby ich nie wiedzieli. Proszę Państwa, wolność to nie jest wolność czynów tylko dobrych. Ja tutaj w żadnym mierze nie wypowiadam, jak się wypowiadam neutralnie, nie zachęcam. Ale proszę, zakaz gotówki to jest okres skrajny, to jest ograniczenie wolności. To nie jest zabieg techniczny, bo wszystko jest pod kontrolą polityczną. Każda nasza działalność, każdy ruch jest pod kontrolą polityczną. To tak jak ten postępujący monitoring elektroniczny, każdy ruch jest rejestrowany. To nie jest taka zachęcająca przyszłość, gdyby to w tym nie było realizowane, bo to przypomina niektóre utopie ostrzegawcze Orwella albo Huxleya, Nowy Wspaniały Świat. Tak? A teraz, jeżeli państwo wpadnie w ręce takich ludzi, którzy lubią kontrolować innych, mieć władzę nad nimi, to co to za życie? To coś ponurego. Chcemy mieć wolność, to musimy pilnować państwo tak, żeby ono było tylko strażnikiem wolności. Bardzo trudno utrzymać państwo w ryzach, bo w całym każdym żywym społeczeństwie jest mnóstwo ludzi, którzy chcą rozdymać to państwo. Na przykład moralizatorzy. To prowadzi zresztą do zupełnie fundamentalnych filozoficznych problemów. Warto czytać Johna Stuarta Milla, wielki ekonomista i filozof XIX wieku, jego esej o wolności. I on rozróżnił dwa rodzaje czynów. Takie, których konsekwencje dotyczą tylko mnie. I takich, których konsekwencje dotyczą innych ludzi. Oczywiście to bardzo trudno mieć czysty podział, ale fundamentalnie są ważne. Bo on rodzi pytanie, czy państwo ma chronić ludzi przed szkodami, które sami sobie wyrządzają, a nie wyrządzają innych ludziom? Tak? Czy państwo ma dbać o moralne zachowanie ludzi? To się nazywa paternalizm. Czy państwo ma zakazać ludziom uprawiania hazardu? Żeby sobie nie zaszkodzili, tak? Moim zdaniem to, co się dzieje, przebiega przy zupełnym prawie braku bardziej fundamentalnej dyskusji o roli władzy politycznej w społeczeństwie kompletnie, prawie nic. Tak jakby to nie było istotne, to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Bo idziemy do tego, proszę Państwa, jaki jest skrajny paternalizm, znaczy taka sytuacja, w której człowiek na pewno nie może sobie zaszkodzić. No, umieści go wygodne więzienie. Miękkie poduszki, nie będzie się za bardzo, to wtedy sobie nie zaszkodzi, tak, ale czy to jest dobra wizja? Czyli na razie patrzeć na bieżące życie polityczne z punktu widzenia pewnych fundamentalnych wartości, a nie tylko tej bieżączki kto kogo. Do tego się sprowadza większość debaty politycznej w Polsce. Czyli jak widać od pieniądza elektronicznego docieramy do bardzo ważnych kwestii życia ludzi w społeczeństwie. Proszę bardzo. Ja mam takie dwa małe pytania. Czy uważa pan profesor, że popełniono jakieś błędy, jeżeli chodzi o demokratyzację w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat? Jeżeli tak, to jakie? I drugie, czy zasadą jest dalsza prywatyzacja, w sensie akurat tak jak mówili o sektorze energetyki w Polsce? Jest taki, o którym trzeba się dyskutować, czy to jest w ogóle zasadą? Może nawiążę do tego
drugiego. To z podtekstu by wynikało, czy przez implikację, że prywatyzujemy to, co nie przynosi zysków. A to kto kupi to, co przynosi straty? A to, co przynosi zyski, a będzie ciągle państwowe, to jak to będzie przynosić zyski, jeśli działa w konkurencji? Ja wiem, że to część tych tak zwanych polityków reprezentuje, jak jest prawda. Bo nawet jak przedsiębiorstwo przynosi przez jakiś czas zysk, jest państwowe, to niczym nie świadczy. Ono może przynosić zyski, bo nie ma konkurencji. Poczta Polska. Ale nawet Poczta Polska ma stratę. I opłaca się konkurentom prywatnym do ciężarki dodawać. No to słuchajcie, to, albo porównajcie, nie wiem, może ja bywam od czasu do czasu w telewizji publicznej i telewizji prywatnej. Tu widać na gołym okiem różnicę, co to znaczy różnica własności. W telewizji publicznej macie z 5-6 razy więcej ludzi. Snują się po korytarzach, debatują, palą po korytarzu. Twórczość kwitnie. A w telewizji prywatnej jest dużo mniej. Ja bywałem w telewizjach takich światowych, CNN, i byłem zdziwiony na początku, że oni się tak nie jeżdżą w takich gabinetach. Bo pamiętacie, kapitalista to chciwy, jest chciwy. On dba efektywność. A w socjalizmie to ma się duże gabinety. I po gabinetach szokująca różnica wielkości gabinetów szefów. Dlaczego? Bo szef publicznej instytucji, on nie może odnosić korzyści przez większą płacę. To kompensuje sobie przez większe gabinety, jak może grubsze dywany, ładniejsze sekretarki i tak dalej. To się nazywa consumption on the job, to konsumpcja w miejscu pracy. Znaczy chodzi mi oczywiście o dywany. Teraz do pierwszego pytania. Proszę Państwa, wielkim, gigantycznym błędem było to, że prywatyzacja w Polsce była za wolna, bo była blokowana przez czynniki polityczne. Przez różne instytucje typu NIK czy prokuratorzy. Przez część debaty, przez część tych... Dlatego, bo to były wymierne szkody. Bo można pokazać, my pokazujemy form, ile przedsiębiorstw padło, bo nie było prywatyzowane. Ale tak dla przykładu. Było to kiedyś takie przedsiębiorstwo, nazywało się Pepex. Ono się ludziom, trochę nie w waszym wieku, dobrze kojarzy, bo tam były wszystkie luksusy niedostępne, czy słabo dostępne w socjalizmie. Whisky się kupowało, dżinsy się kupowało, banany się kupowało, orzeszki, a nawet samochody. Ono miało świetną pozycję rynkową, bo miało markę dobrze, rozpoznawalność. Już go nie ma. Sprajtowało, bo się nie sprywatyzowały konkurenci prywatni go wypali. Zabrali mu rynek. Czyli jeśli jest konkurencja, to wybór jest tylko taki między prywatyzacją normalną, że się na czas przekształca odpolityczne przedsiębiorstwo i prywatyzacją rynku, że przedsiębiorstwo państwowe wpada i rynek mu zabiera konkurent prywatny. Trzecie rozwiązanie to oczywiście monopol. Zapewnić monopol, tak? Ale monopol oczywiście jest szkodliwy. Także największy, prawda, i to było mimo usiłowań, te blokady, rozmaite blokady populistyczno-polityczne. I w rezultacie my, chociaż na szczęście mamy 70% własności w rękach prywatnych, to mamy ciągle prawie 30%, to jest więcej niż na Węgrzech. Bez żadnego uzasadnienia. Bo dlaczego miedź ma być państwowa? Dlaczego KGHM ma być państwowa? Przy okazji powiem coś takiego, nie wiem, czy to mówiłem. Jak się próbuje uzasadnić to, że coś ma być państwowe? No jakie to jest słówko? No jakie słówko, jak mówi, to bardzo się słyszy. Strategiczne, tak. A czy słyszeliście jakąkolwiek definicję oficjalną, co to jest strategiczne? Nie, mówi się strategiczne, wiecie, rozumiecie, tak? No wiemy, jak strategiczne, no to nie może być, to musi być polityczne. Ale warto pytać, najczęściej ci, co mówią strategiczne, to dają do zrozumienia, że coś jest tak ważne, że jest strategiczne, musi być pod kontrolą polityczną. No dobrze, załóżmy, że strategiczne jest coś bardzo ważne. Co jest bardzo ważne dla życia ludzi, każdego człowieka? Żywność. Co z tego wynikać? Znacjonalizować rolnictwo. No tak, to jest konsekwentne, czyli to pokazuje bzdury. Bzdury. I nie można się po prostu poddawać. Ale teraz tak, że ta prywatyzacja, nie było prawie prywatyzacji za rządów PiS-u i to było zrozumiałe, bo to jest partia socjalistyczna. To znaczy jaka? Nazywa się prawicowa, ale jest za tym, żeby państwo miało silną rolę, to jest definicja socjalizmu i przynajmniej byli konsekwentni.
bo nie prywatyzowali, ale jak opisał Ford, bardzo ostrożny szacunek strat przez zaniechanie w wykonaniu pana Wojciecha Jasińskiego spisu było 5 miliardów złotych. 5 miliardów straconych pieniędzy, co zrobiliśmy zyskali. Potem była zmiana koalicji i tu jest niespójność, bo ideologia jest niesocjalistyczna, ale praktyka prywatyzacji jest prawie socjalistyczna. Znaczy średnio ambitne plany, mało realizowane. Nie ma, ja nie widzę tutaj uzasadnienia, bo tutaj akurat nikt nie trzyma nogi na chodniku. I przy czym to, co jest prywatyzacją, w pewnej mierze to jest sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego innemu przedsiębiorstwu państwowemu, albo taka operacja, przy której kontrola ostateczna pozostaje w rękach polityków. To nie jest prywatyzacja. To jest jakiś kawałek prywatyzacji, ale ostatecznie to jest tak, że polityka nie rządzi w przedsiębiorstwie. To jest prywatyzacja, to jest wymiana odpolitycznienia przedsiębiorstwa. Proszę bardzo. CMK Uniwersytet Przyrodniczy, w takim razie jakie sektory powinny należeć do państwa, nad jakimi rząd powinien mógł, znaczy się, mógł sprawować władzę? To bardzo dobrze. Proszę państwa, państwo powinno być państwowe. A co to jest państwo? Znaczy bez czego nie możemy mówić o państwie? Może taki eksperyment myślowy. Pytanie, ja nie gram słowami. Ja chcę do... Państwo powinno być państwowe. A co to jest państwo w sensie konkretnym, a nie tej mglistej ideologii, prawda, że państwo jako anioł, na którego narzekamy. Państwo, które wszystkie nasze problemy rozwiąże i tak dalej. No, proszę wymienić mi instytucje, bez których nie mówilibyśmy o państwie. Wojsko. Ale czy to znaczy, że wszystko po stronie usług wojskowych, wszystko ma być państwowe? A broń ma być też wykonywana przez państwowe wytwórnie? Oczywiście, że nie. Stanach Zjednoczonych, które mają najlepszą armię świata, to przez broń jest produkowana prywatnie. W Stanach Zjednoczonych wiele usług dla armii wykonywanych jest prywatnie, na przykład szkolenie pilotów myśliwców. I to jest sprawna armia. Czyli finansowanie. Ale dlaczego finansowanie? Z prostego powodu. Bo niepraktyczne byłoby, żeby każda rodzina miała własny czołg. Tak? Nie da się. To nie jest, może mieć karabin, jak w Szwajcarii, ale to nie wystarczy. Takie dobro, to chcę przekazać sobie istotną rzecz. Dobra czy usługi, których nie da się finansować po kawałku, nazywa się dobrami publicznymi. To nie ma nic wspólnego z własnością publiczną. Dobra publicznych jest bardzo mało na świecie. Poza ogromną bardzo może finansowanie odśnieżania ulic. Finansowanie. Poza tym, jak mówimy o państwie, trzeba odróżnić dwie rzeczy. Finansowanie i świadczenia. Pewne rzeczy trzeba finansować przez podatki, czyli przez państwo jako obronę narodową, ale nie muszą w 100% być świadczone, czyli produkowane, na przykład usługi dla armii. Finansuje się zwykle rzeczy, które nie muszą być sfinansowane publicznie, na przykład służba zdrowia, której się mówi, że jest darmowa, oczywiście jest bredne. To finansujemy przez podatek nazywany składką. Ale nawet jeżeli finansujemy usługi zdrowotne, przez podatki. To przecież z tego nie wynika, że wszystkie szpitale mają być państwowe. Szpitale mogą i powinny być prywatne, bo nie ma żadnego prawa ekonomicznego, z którego wynikało, że własność prywatna sprawdza się przy produkcji filmów i butów, a nie w produkcji usług edukacyjnych. Wasza uczelnia też powinna zmierzać do odpolitycznienia, jak państwo wiedzą. Nic to nie, uszczerbku nie przyniesie szacunkowi dla uniwersytetów. Także na podstawie analiz empirycznych wiadomo, że jakie są takie granice, prawda, takie, to co rzeczywiście państwo powinno robić. Problem polega na tym, że wskutek różnych sił państwo jest rozdymane poza swoje takie niezbywalne granice. Jest także spirala interwencjonizmu, czyli jedna interwencja pociąga drugą. Na przykład, jeżeli wprowadza się ubezpieczenie depozytów, to znaczy, jeżeli bank splajtuje, to budżet mu płaci. Co się dzieje? Ludzie przestają uważać, przestają śledzić banki pod względem ich ostrożności, bo wiedzą, że niczym nie ryzykują. Czyli dyscyplina rynkowa zanika. Ale jeżeli zanika ten mechanizm nadzoru, musi się pojawić następny. Tworzony przez państwo się nazywa nadzór bankowy. Czyli pojawia się grupa specjalnych urzędników, którzy są obarczeni nową funkcją. Jeżeli się tak działa tak, że kapitałowi prywatnemu nie opłaca się inwestować w daną dziedzinę, na przykład mieszkania na wynajem, tak jak jest w Polsce.
bo one są takie ważne, że nie można wpuścić kapitału prywatnego. To jest też strategiczne. No to nie ma tego kapitału prywatnego. Nie ma mieszkań na wynajem na rynku oficjalnym. To co się dzieje? Szary rynek. A jeżeli okazuje się, że jest potrzebna więcej, to co się dzieje? Państwo zaczyna finansować budowę mieszkań w różnych rodzajach. Ale dlaczego to robi? Bo w pierwszej kolejności uniemożliwiało inwestycje prywatne. Potem mamy spirale interwencjonizmu. Trzeba się zawsze cofać do praprzyczyny. Ale żeby wycofać, ograniczyć rozdęte, szkodliwe przez to państwo, trzeba ogromnej mobilizacji. Bo z rozdętego państwa daje się niektórym dobrze żyć. Bardzo prosto. Niektórzy zaspokajają swoje potrzeby ideologiczne. Są etatyści z urodzenia. Oni myślą, jak nie ma państwa, to niczego nie ma. Jak państwo tego nie zrobi, to nikt tego nie zrobi. Nazywam to w pewnym przerysowaniu tylko lekką mentalnością radzieckiego działacza. I mnóstwo takich ludzi. Jak państwo nie zrobi, nikt nie zrobi. Inni już żyją z tego rozdętego państwa. Już żyją. No to, żeby to nie będą tego bronili. Ale trzeba z tym wygrać. I po pewnym czasie wszyscy skorzystają, bo gospodarka szybciej ruszy, społeczeństwo odetchnie i tak dalej. Nawet nie używam tego strasznego słowa liberalizm, żeby was to nie straszyć. A już nie ma mowy w ogóle o neoliberalizmie. To już kompletny temat. Tak. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Mówił pan o taniej pieniądze z banków centralnych i konsekwencji jak ekspansji kredytu. Nie wspomniał pan na pewno wprost o czymś zupełnie nowym, o instrumentach płatnych derywatywach. To one rozwiązują się w ciągu ostatniej dekady dynamicznie. I mam takie pytanie. Czy jest możliwe, że jeden instrument pochodny światowy jest jedna wielka spekulacyjna banka, która pewnie ma potencjał do pochłonięcia całego systemu finansowego, czy raczej jest coś zupełnie innego, jeżeli nie pracowa? W kręgach fachowych, jak czytam opracowanie ludzi, którzy się tymi zajmują, to ja nie odczytuję takiego alarmu. Ponadto tej wielkości muszę pamiętać, że to są elementy stukrotnego liczenia w przypadku wartości derywatywa, bo to jest pomnażanie jakichś faktycznych wielkości, więc rozmiary są mniejsze. Postulaty, które słyszę w tej dziedzinie, to są takie, żeby było więcej rynku zorganizowanego, czyli przez giełdę, tak aby można mieć lepszą informację na temat przebiegu i żeby uniknąć ryzyka takiej niekontrolowanej spirali, prawda? Jeden się załamie, następnie się załamują, ale tyle tylko, że nie da, żeby był zorganizowany rynek, to musi być wystandaryzowany produkt. A nie wszystko się da wystandaryzować, bo nie wszystko dobrze trzeba, bo jest też indywidualizacja produktu. Więc wypowiadam to, co ja odczytuję z tych lektur, które mam okazję na ten temat przeprowadzić. Proszę bardzo. Panie profesorze, ja mam takie dwa pytania krótkie. Pierwsze, jak zmienić mentalność ludzi, jeśli chcemy prywatyzować, jak zmienić mentalność ludzi, skoro jakby w zakładach pracy mamy tak silne związki zawodowe, jak to zmienić, jak pracodawcy przekonać do tego, że te zakłady mogą być jednak rentowne w przyszłości i ci ludzie nie zaburzą tej rentowności. A drugie, to jeszcze do tego pytania może, jak ludziom przekonać do tego, że praca dla państwa jest lepsza niż praca na czarno, w szarej strefie? I jeszcze jedno pytanie takie krótkie, czy konkurencja doskonała nie jest przypadkiem populizmem po prostu, tak jak profesor powiedział na wykładzie, czy to nie jest populizm, czy też nie mamy w takim monopolu gospodarczego dużych firm, dużych korporacji na świecie, czy to one nie po prostu nie tworzą monopolu i ta konkurencja jest w ogóle zachowana, czy jaki w ogóle procent konkurencji doskonałej jest w dzisiejszej gospodarce? No, zacznę od ostatniego. Konkurencja doskonała jest pewną konstrukcją, konstruktem użytecznym i mamy 0% konkurencji doskonałej, może poza rolnictwem. Gdzie mamy, bo to z definicji jest taka sytuacja, gdzie mamy tylu uczestników rynku, że żaden nie wpływa na cenę. Czyli wtedy mamy jak zjawisko masowe się kształtuje, nie ma elementu, który się, nie ma procesu, który trudno wzorować w mocy teorii gier. Jest bardziej skomplikowane. To o co chodzi, to żeby była working competition, to znaczy, żeby była swoboda tworzenia przedsiębiorstw, żeby one mogły się rozwijać, czyli nie było takiej sytuacji, kiedy napotykają na obstrukcje, przepisy i tak dalej. A liczba przedsiębiorstw zależy od charakteru dziedziny. Na przykład nie utrzyma się małe przedsiębiorstwo samochodowe, bo to jest gigantyczna skala nakładów na nowe samochody. Nie utrzyma się żadne, przynajmniej do tej pory, żadne małe przedsiębiorstwo, które wprowadzałoby nowe leki. Bo nakłady na nowe leki jest 1 000 000 000 dolarów.
ale w wielu innych dziedzinach małe przedsiębiorstwa mogą działać w większości usług, zwłaszcza dzięki internetowi. To odnośnie konkurencji, odnośnie mentalności. Proszę Państwa, nie najważniejsza jest zmiana mentalności, bo różnie ludzie mają różne poglądy. Nie ma co próbować w pierwszej kolejności najbardziej zażartych etatystów sprzerabiać na liberałów. Nie. Jest o wiele bardziej produktywne zajęcie, skuteczne. Wiedzieć, kto ma już przynajmniej przybliżenie poglądy nieetatystyczne. To jest młodzież. W znacznej mierze to te badania są. I spowodować, że ci ludzie będą bardziej aktywni. Czyli nie potrzeba z Radia Maria zrobić, jakby to powiedzieć, takiej tutaj rozgłośni liberalno-postępowej. Zupełnie tego nie potrzeba, ale też jest element niezbędnej różnorodności. Trzeba zmobilizować ten potencjał. Potencjał. Jest duży potencjał, który jest nieczynny w znacznym sensie. Niech on będzie czynny. Nie potrzeba przerabiać 100%. To nawet byłoby niezdrowe, szkodliwe. Czasami wystarczy przesunięcie paru punktów procentowych w rozkładzie opinii publicznej, żeby zmienić wynik. I o to chodzi. Co do prywatyzacji. Na poziomie przedsiębiorstw generalnie nie było wielkich oporów. Zwłaszcza takich przedsiębiorstw, gdzie było jasne, że jak przedsiębiorstwo się nie zreformuje, to padnie. Ja miałem, jak jeszcze działałem w sferze publicznej, wiele rozmów ze związkowcami z poziomu przedsiębiorstw, którzy błagali, żeby przyświeżyć prywatyzację. Oni rozumieli, żeby z tego przedsiębiorstwa padło. A przypomnijcie sobie, o co, czego domagali się stoczniowcy, prywatnego inwestora. Problem polegał, opory były na wyższych poziomach. Już się zaczynało, jak ktoś wyżej w związkach, to bardziej polityczny. No i część polityków grała taką. Albo wierzyła, albo udawała, że wierzy, prawda, że broni srebrem podobnie. Albo przez obcym kapitałem i tak dalej. No i na dodatek mieliśmy działalność NIT-u, przynajmniej do niedawna, który z każdej prywatyzacji robi przekręt. I opinia publiczna była alarmowana. No i wiele niekompetentnych prokuratów, które ścigały za pożyteczną działalność. No bo prokurator też musi się nauczyć odróżnić, czym niewinny od przestępczego, czym pożyteczny od szkodliwego. A jak się na dużo nasłuchał, że spekulacja to jest antysocjalistyczny czyn, no to będzie wszędzie widział spekulantów. A spekulacja, proszę Państwa, w kapitalizmie nadzwyczaj pożyteczna. Co to się nazywa? To kupujemy taniej, sprzedajemy drożej. Na tym polega się równoważące działanie rynku. Tak, proszę bardzo. Mam na to studentka 5 roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako młoda Polka, również początkujący przedsiębiorca, nie ukrywam, że nie odnajduję na obecnej scenie politycznej ugrupowania, które podobałoby mi się na tyle, by móc identyfikować się z jego polityką. A jak najbardziej popieram poglądy pana profesora, dlatego mam takie pytanie dość osobiste. Czy myśli pan o powrocie na scenę polityczną? Może niekoniecznie osobiście, ale na przykład w postaci doradcy dla konkretnych polityków? Czy bardziej chciał pan poznać w roli takiego stańczyka politycznego? Bardzo wdzięcznej roli. Jest to rola bardzo potrzebna, uważam. I takiego właśnie motywatora obywatelskiego. I to jest moje pytanie. Proszę Państwa, po pierwsze już swoje odsłużyłem. W rządzie warto było 15 lat. Tak? A to ma sens tak długo, jak długo można coś pożyczonego popierać. Po drugie, jeżeli nie ma nowych ludzi. Bez sentymentów. Po drugie, jako były sportowiec wiem, że trzeba odchodzić w szczycie formy. Tak? Nie można przedłużać. Po trzecie, to jest najważniejsze, powiedziałem tak, ja uważam na autentycznie, że zmiana poglądów w polskim społeczeństwie jest kluczem, absolutnym kluczem. I co pomoże sprawowanie jakiegoś stanowiska publicznego, jeśli człowiek jest sparaliżowany przez układ parlamentarny? To jest tylko frustracja. Ja odchodziłem ze dwa razy, bo dochodziłem do wniosku, mnie te tytuły nie przyciągały, co to jest. Bo nie dało się czegoś zrobić. No to po co siedzieć? Czyli zmiana rozkładu opinii publicznej tak, żeby inni ludzie mogli Polskę popychać, ma kolosalne znaczenie. I to staram się robić. Takie mam hobby. No i mam nadzieję, że dołączycie. Ale intencje w pytaniu zawartą doceniam. Co jeszcze powiem? Proszę Państwa, rzadko się zdarza, żebyśmy mieli natrafiali wszędzie na ideały. W polityce prawie nigdy się nie zdarza, że mówimy, o to jest ta partia, która w 100% jest moja. Ale są ogromne różnice.
między zwykle, nie są podobne, więc wedle różnic trzeba dobierać. Wedle różnic programowych, różnic stylu, to one się też liczą. Trzeba patrzeć na to, czy ktoś nie brutalizuje języka, czy nie szerzy podejrzliwości, nienawiści. Czy głosząc konieczność kapitału społecznego, jednocześnie nie twierdzi, że prawie każdy jest wrogiem wewnętrznym. To się liczy, to za to, jakie postępowanie zatruwa atmosferę, to za to jest zatrucie stosunków między ludźmi. Patrzę też na to. No dobrze, to jeszcze mamy dwa. Jakub Polowski, kierownik się maturzysta, także proszę o wybaczenie, jeśli zapytam o rzeczy oczywiste. Czy w związku z tym, że uważa Pan, że edukacja powinna być w rękach prywatnych, to także takie wykształcenie elementarne, czyli szkoły podstawowe, także powinny należeć do takie powinny być w rękach prywatnych. Jak powinny być te, w cudzysłowie, strategiczne przedsiębiorstwa prywatyzowane oraz czy oddawane w ręce jednej organizacji czy wielu? Oraz czy jest Pan za złączeniem rynków kapitałowych, coś takiego jak Forex, czy warto coś zrobić, coś takiego z giełdami akcji? Dobrze. Na trzecie to ja nie wiem, ale po kolei. Czy to wyczerpało resztę pytań? Po trzy. Ale okej. Okay. Co do pierwszego. Proszę Państwa, wystarczającym rozwiązaniem obecnie jest wprowadzenie bonu edukacyjnego, upowszechnienie bonu edukacyjnego. Co to znaczy? Jak już, jeżeli się już utarło, że to ma być finansowanie przez podatki. Okej. Okay. Ale niech to będzie taki sposób finansowania, który umożliwi konkurencję. Poprzez wybór dokonywany przez uczniów czy ich rodziców. Jest bardzo prosty mechanizm. Nazywa się bon edukacyjny. Innymi słowy, pieniądz idzie za tym, co wybiera. I niech wybiera wśród istniejących ofert, nieważne czy prywatne, nieważne czy publiczne. Ale żeby to była konkurencja, to nie wystarczy wybór. Muszą być jego konsekwencje dla dostawców. To znaczy, ci, którzy nie przyciągną pieniędzy, muszą plajtować. Bez bankructwa nie ma konkurencji. A ci, co przyciągną więcej pieniędzy, muszą móc się rozwijać i zwiększać płace. Jak jest urawniłowka płacowa, nie będzie konkurencji. Bo dlaczego konkurować, skoro nic żadnej korzyści z tego nie ma? Czyli wolność. Wolność w granicach dobrego prawa. I to jest wystarczające rozwiązanie. W niektórych krajach się sprawdziło, w innych nie wprowadzono, bo związki zawodowe zablokowały. W Polsce jest broniona karta nauczyciela, która nie ma nic wspólnego z interesem uczniów. Czyli rodziców, żeby była lepsza edukacja. Co do drugiego, jak prywatyzować, to nie ma żadnej filozofii. Duże przedsiębiorstwa, jest ileś technik prywatyzacji, sprywatyzowano w przyszłości, są fachowe instytucje. Tu nie jest blokada intelektualna czy techniczna, tylko polityczna. A polityczne się blokady znosi przez nacisk odpowiednio dużej części zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Po trzecie, mogę z lotu ptaka powiedzieć, że jest rosnąca konkurencja dla giełd, bo giełdy są zorganizowanymi rynkami aktywów. Giełdy się niektóre łączą. No i najwyższy czas, żeby coś było z giełdą warszawską, która o dziwo jest ciągle państwowa, czyli najbardziej kapitalistyczna instytucja jest państwowa. A po drugie, platformy obrotu papierami są tworzone przez banki inwestycyjne w Europie. Tu Europa poszła dalej niż chyba Stany Zjednoczone, czyli jest rosnąca konkurencja i myślę, że to jest ok. Mamy czas jeszcze na jedno pytanie? Tak. Proszę bardzo. Może z tej strony ktoś chciałby? Proszę bardzo. Mateusz Najdzie, tak trochę z Leica, bo jestem studentem chemii. Mianowicie... Tak jest matematyka bardzo dobrze. O, też się cieszę. Matematyka, szczególnie w humanistyce. Bardzo się przydaje. Inne dyscypliny też, proszę bardzo. Miałem takie pytanie, ponieważ tak śledzę od czasu do czasu właśnie strony Ministerstwa Finansów. I miałem takie pytanie, czy po tym kryzysie ekonomicznym nie grozi nam tak naprawdę kryzys finansów publicznych, ponieważ jak ja czytam, że deficyt finansów budżetu państwa ma skoczyć w tym roku do 50 miliardów złotych przy jednoczesnym spadku wydatków o 20, no to tak trochę włosy dęba nie stały. Po pierwsze, że deficyt nie wynosi 50%. U nas funkcjonuje określenie budżet państwa i to wprowadzam, bo to nie jest świadome, celowe.
To nie jest budżet państwa, to jest budżet rządu centralnego, samorządów, ZUS-u i innych rozdrobnionych funduszy. Tymczasem to, co nazywa się funduszem państwa, jest tylko wycinkiem. I on to dezinformuje. Jeżeli policzy deficyty wszystkich instytucji publicznych, to jest 100 miliardów. O 100 miliardów przerasta dług. Oczywiście trzeba więcej pożyczyć, bo trzeba spłacić z pożyczonych kredytów poprzednie kredyty. Ja o tym mówiłem, proszę państwa, ale jeszcze raz powtórzę. To jest największe zagrożenie dla naszego rozwoju. I na krótszą metę, i na długą metę, bo im bardziej przerasta dług, tym wyższe trzeba płacić odsetki. Ponadto to wymaga utrzymywania wysokich podatków. Z tym problemem trzeba się zwycięsko zmierzyć. No i dobrze, że czyta pan stronę Ministerstwa Finansów i czerpie stosowną motywację do naprawy. Zachęcam. Dziękuję bardzo.